Cześć i czołem. Kolejny dzień z życia okultystycznej owieczki. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Zadanie mówi, abyśmy nową doktrynę tutaj przedstawili. Mamy nowy Divine Inspiration. Mamy też tutaj ziomutka nowego. Nie wiem, czy ja tego ostatnio nie robiłem, no po prostu zapisało mi na chwilę przed. Ale to zobaczymy. Dobra, idź sobie rąbać drzewko. A ty, ziomutku mój, idź sobie rąbać kamień. Było osiągnięcia jakieś zaskakują, bo ostatnio widziałem, że niby 100% niektórych osiągnięć początkowych niektórzy mieli, a ja akurat miałem 0. Nie wiem dlaczego. Dobra, co my chcemy tutaj zrobić? Na pewno miejsce do spania przydałoby się im dać, żeby byli zadowoleni, wypoczęci i tak dalej. Nie, tego akurat na razie nie potrzebujemy, bo nikt nam chyba nie umrze tak prędko. Dobra, kolejny tier się odblokował, drugi. Ale go nie odblokujemy, bo nie mamy Divine Inspiration. Natomiast możemy tutaj iść przedstawić nową doktrynę. Okej. Wierni moi tutaj zgromadzeni, słuchajcie. Bonfire Ritual. Dance around the flame to increase the cult's faith. Czyli taka, wiecie, ogień po środku i zabawa. Okej, na to potrzebujemy kości. Możemy też w sumie obrządek codzienny tutaj wykonać. Dzięki temu sobie weźmiemy tutaj albo Bane Weapons, albo Curse of the Horde. Czy nowe klątwy, ale ja bym wolał Bane Weapons. Have a chance of poisoning enemies when attacking. Czyli podczas naszej krucjaty po prostu się tutaj takie coś pojawia. O, taki jeden na zachętę. No i pięknie, bo mamy pełną wiarę u nich. Preaching sermons, performing rituals and providing for the needs of your followers will keep their faith high. The bones of your enemies are required to perform such rituals. Destroy their skeletons to gather their bones. Return to the lands of the old faith. Gather bones from fallen enemies, recruit more followers and return to perform a ritual here in the temple. No i tutaj po prostu rytuały zwiększają wiarę. Potrzebne są kości. I po prostu... O! After slaying an unbeliever, desecrate their bodies to gather their bones. No tak, czyli po prostu... musimy zabić niewiernych i rozbić ich kości. Dobra, możemy tutaj łóżka wykonać, w sensie stworzyć. Nie bardzo wiem, gdzie byśmy mogli to dać, ale powiedzmy, że damy je tutaj. No! Dobra, tyle im chyba wystarczy. Wypadałoby też im jakieś żarcie stworzyć. Ale to byśmy musieli pozbierać tutaj trochę tych owocków. I tutaj ładnie napieprzają. Pomożemy im może. Jemu też pomożemy. Okej. Teraz byśmy stworzyli właśnie jakieś tutaj takie dwa po prostu jedzonka. Myślę, że wystarczy. Gówno podprzątamy. Bo tutaj właśnie niesanitarne warunki powodują, że nasi followerzy mogą być chorzy. Jak są chorzy, musimy ich wysłać do łóżka, żeby odpoczęli.
No i mogą też umrzeć, jak tego jest za dużo. I po prostu trzeba to sprzątać. Dobra. Teraz możemy tutaj nawóz dać, żeby to urosło. Tutaj niestety nie damy, bo żadnej kubki tutaj już nie ma. No i to by było na chwilę obecną na tyle. Możemy tutaj lecieć na krucjatę. Musimy właśnie sobie zdobyć kostki. Dobra, mamy na dzień dobry jakiś mieczyk i mamy mackę. Though it is true, the Red Crown sits upon the brow of Anava. But how? We did everything we could to... It matters not. We need not bubble Shamura with this. Deal with it, brother. As you command, my sister. Oh, oberwałem. Jeszcze. Ale uporaliśmy się tutaj z nikczemnikami. Odzyskaliśmy nawet połówkę naszego życia. Tej karty do wyboru. Myślę, że to będzie lepsze, że po prostu klątwy kosztują, konsumują 25% krwi mniej. Ja pierniczę, zginę zaraz, jak będę dalej grał. O, odzyskałem serducho jakieś, bardzo dobrze. Dobra, możemy teraz tutaj wybrać sobie kierunek. Myślę, że poszedłbym w tym kierunku właśnie tutaj, bo mamy niewiernego, ale po prostu nie wiem, co to znaczy. Jakiś budynek po prostu, a tutaj pójdziemy po surowce. A, okej. Only the finest ingredients from across the lands of Old Faith. Rybę bym wziął. Wonderful choice. I'm warning you. Stop it. Niedobrze. Dobra, dam radę. Dałem radę. Okay, okay, you have bested me. My love's honor goes unavenged.
You heartless villain! Just don't hurt us anymore, and in return I will continue to do business with you. O, widzicie. Otrzymaliśmy masywny Monster Shrine. Czyli możemy sobie to postawić u siebie, wiecie, tam kulcia. Nie, tego ślimaka się chyba zabić nie da. Można je pozabijać. Wiem, że tak się nie powinno robić. Ale jesteśmy w tej grze złymi, nie? Postaciami. No i super. Znaczy, nie do końca super, bo akurat się wykasztaniłem z życia. Ale to się wytnie. Jakąś kartę otrzymaliśmy. Lose red heart, gain tarot card. Deal poison damage. Nie bardzo mi się to podoba. O, 10% szansy na pozyskanie niebieskiego serducha przy zabiciu przeciwnika, to się przyda. O, jest połóweczka, bardzo ładnie. Tylko chyba nie ma sensu rozwalać, chociaż jakieś kości są tu ukryte, ale za bardzo czasochłonne to jest. No i pięknie. Jajaj. Mamy jakąś klątwę. Flaming Shop dwójeczka. Tutaj jest jedyneczka. Dobra, czyli to co mamy teraz zebrane się przyda bardziej troszkę. Połówka serca odkryta. No i teraz przechodzimy do segmentu z bossem. Close enough. O, plus jedno niebieskie serce. Teraz powinienem na luzie ukończyć. Chociaż nie wiem, bo coś tutaj za dużo ich trochę. Dalej się nie trafiło to 10%, które by mi otworzyło to serce. Dobra, tu już przechodzimy do segmentu z bossem. Wow.
Jak to się anuluje? Nie jest jakoś super ciężki. No i pięknie. Mamy kolejnego wiernego dla naszego kultu. Tu możemy coś sobie zdobyć. Ja myślę, że Gold Nugget będzie lepszy. No i pięknie. Bardzo ładnie, dużo żeśmy tutaj pozyskali nowości. Do not make the mistake of becoming the servant of your followers. They are for you to use, not your they are for you to use to your advantage. Their faith is a resource. Spend it as you would gold. Or you can always regain their trust with a well-placed gesture of kindness. Let it empower you. Let it give you license to do unspeakable things. Bend them to your will. I grant you the power to read their feeble little minds. Okej, otrzymaliśmy właśnie moc, która pozwala nam czytać w myślach naszych followerów. You have declared a doctrine which has granted you a new follower action. When interacting with followers, this action will be available to you. O, jest noc w ogóle. Narąbali tej wiary trochę. Kogo my cię Barbatos. Ciężej go zlevelować, ale za to leczy się szybciej z choroby. No dobra. Idź, nie wiem, rąbać kamień. A tu przy okazji możemy sobie otworzyć drugą część kultu. Ten tutaj śpi na ziemi, to nie może mieć miejsca. Trzeba mu łóżeczko zrobić. W sumie jeszcze parę tych łóżek zrobię. No i dobra. Mamy za zadanie tutaj zinteraktować z którymkolwiek followerem i przeczytać jego myśli. Nie to. To też nie. Tutaj. I need somewhere to sleep. Okej. No to już masz gdzie spać przecież. O, możemy tutaj pająki łapać i jakieś mięsko z nich pozyskiwać. Dobrze wiedzieć. Są tu gdzieś jakieś jeszcze? Nie,
Czekaj, nic mi tu nie biega. Dobra, wstaje dzień czwarty. Bardzo dobrze. Teraz musimy rytuał przeprowadzić. No i najlepiej byłoby właśnie ten bonfire ritual. No i wszyscy zadowoleni. No i oczywiście codzienny rytuał, aby pozyskać moc, czy tam wiarę, nie wiem. Każdy zadowolony. I o to właśnie chodziło. Indoctrinating followers is well good and... Indoctrinating followers is well and good, but there is so much more you can take from them. Give them gifts, complete quests and perform blessings for them and you will increase their loyalty to you. Once they are totally loyal to you, they will give you everything they own. Watch as I show you. Follower, come back in here. Increase a follower's loyalty to level them up, and they will reward you with devotion and a commandment stone fragment. Each time a follower levels up, they will generate additional devotion. When at a sermon or worshipping at the shrines, so be sure to cultivate their loyalty. To increase their loyalty, you can give a follower a blessing once a day when you interact with them. You can also give them gifts, complete quests for them, performing sermons and many other actions. The more loyal followers you have, the stronger you'll become. I have much to teach you, but I am old and grow weary. Visit me at my home and I will show you how to harness the true power of the Red Crown. Okej, okay, tutaj na mapie nam się odblokowało Lonely Shack. Z tego miejsca pewnie tam możemy podróżować. Donki tutaj ma dla nas zadanie. Great leader, the cult is growing by the day. It is time you gave it a name. Ngelonisis. Ngelonisis. Werones. O. Ngelonisis Werones. That has a nice ring to it. Oj, donkey awansował. A my mamy kolejny kamień, który nam umożliwi patentowanie doktryny. Instruct them on the liturgy surrounding their daily bread. Ha, teraz pytanie brzmi... Dobra, weźmiemy na głód, bo to jest takie newralgiczne bardzo. Perform a ritual at your temple to declare a feast, a fast. Followers will not eat or be hungry for 3 days. Unlock the feasting ritual. Throw a grand feast for your followers to refill their hunger and gain 25. To ja myślę, że to będzie ok. Jedna wielka uczta. Można ją nawet tutaj sobie ogarnąć, ale nie chcemy tego akurat. Chociaż chyba nie mogę wrócić. Co jest? A, ok. No i dobra. Na razie są tacy w miarę najedzeni. W miarę oczywiście. Okej, co my tu możemy zbudować? Na razie nic. Dekoracje ewentualnie. Kubany się zesrał na jego oczach. Ja nie mam tego
Fertilizera. O, ten tam łazi i żyga gdzieś po kątach. Dobra, już mam fertilizer. Pięknie. Dobra, pomogę ci, ziomek. No i okej, na chwilę obecną to musimy pobłogosławić jednego z followerów. Możemy tutaj jego pobłogosławić. Bardzo dobrze. I musimy dać gift. O ile mam jakiś. A nie mam chyba żadnego. No, nie mam żadnego. Chociaż mógłbym tutaj pobłogosławić każdego, tak naprawdę. Bo to całkiem sporo daje do tego poziomu. Nie, 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 nie. Ale ty nie idź spać, tylko idź robić. Dobra, przeszkadza mi to drzewo. No i dobra, niestety giftu nie dam, bo nie mam. Będę musiał zdobyć po prostu na jakiejś krucjacie, że tak to nazwę. Jeszcze tego tutaj pobłogosławimy. No i super. I w tym momencie myślę, że zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym, najzwyczajniej na świecie, wyruszymy w miejsce, które nam wskazał nasz przełożony. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części przygód owieczki.